Była też kwestia podwyżki w ubiegłym roku i w trakcie roku te pieniążki się znalazły. Natomiast też może nie wszyscy Państwo wiecie, że gmina nie jest obojętna wobec Centrum Kultury, które kiedy było hasło, że kupuje teren przy PEP-u, tak, po dawnym zakładzie, to gmina poręczyła kredyt, który gmina spłaca. I tak de facto to nie kupiło Centrum Kultury, tylko gmina kupiła, a można by powiedzieć, ok, to proszę bardzo, te pieniążki w takim razie można było wykorzystać inaczej. To jest kwota prawie 100 tysięcy złotych. Dodatkowo też z rozbiórki, z innych rzeczy wpłynęły tam pieniądze. Ja myślę, że warto zająć się tematem globalnie. Pomimo Pana wniosku, który Pan dzisiaj złożył, od przyszłego tygodnia będzie nasz audytor robił dokładną analizę właśnie wynagrodzenia w Centrum Kultury, wydatkowania, umów, zleceń, żebyśmy mieli pewny obraz. Ja nie jestem przeciwny, bo są nasze placówki niedoszacowane, bo tworząc budżet mieliśmy takie, a nie inne pieniądze. Dzisiaj mamy nowych skarbników. Mam nadzieję, że wiele rzeczy będzie Państwu pokazane w miesiącu maju, jak można przesuwać pieniądze. Natomiast zadanie, o którym Pan mówi, oczywiście na dzień dzisiejszy kolej nasza szlachetna w Polsce ma blokadę, konkretnie zakaz likwidacji odcinków, które nawet nie istnieją, tylko że jeżeli zadanie my dzisiaj wykreślimy, tak, no nie wykreślamy, tak? Zgadzam się, te pieniądze można w części przesunąć na jakieś zadanie. Prosiłbym jednak, aby do Centrum Kultury wrócić za miesiąc, kiedy Państwu przedstawię pełną analizę i wynagrodzeń, i wydatków. Pan Jacek kiwa głową, ma Pan prawo, złożył Pan wniosek, ponieważ ja odpowiadam za budżet, mam prawo wyrazić swoje zdanie. Oczywiście. Nie mówię nie, bo w ubiegłym roku kilkakrotnie żeśmy zwiększali dotacje do Centrum Kultury właśnie po to, żeby także docenić pracowników Centrum Kultury. Szkoda, że nie ma tego dialogu między nami, bo wówczas na pewno taki wniosek byłby wspólnie złożony, a dzisiaj to jest takie, nagle Pan odkrył sytuację w Centrum Kultury. Za chwileczkę będzie Pan w Gosirze, no to nie, do Gosiru Pan nie pójdzie z Panem Kolniarowskim, wiadomo. Dlaczego? Ale już się, dobrze, już się dzieje lepiej, Panie Burmistrzu. Już się dzieje lepiej. Dzieje się lepiej. Także cieszę się, bo mam nadzieję, dzięki naszym interpelacjom i zapytaniom. Tak, tak. W trosce o pracowników Gosiru czy innych jednostek. Oczywiście ja tutaj nie chcę. Moją rolą jest jako burmistrza w miarę relatywnie patrzeć na wszystkie jednostki organizacyjne. Proszę dać miesiąc, bo to może nie być 60 tysięcy, a 80. Może być inna kwota. Dlaczego nie mamy zaufania, jeżeli przygotujemy Państwu rzetelny materiał? Był wniosek, Pan Dyrektor odpowiedział. Ja do tego wniosku nawet się nie ustosunkowałem, bo to był wniosek komisji. Ale mogę to... Proszę Pan Burmistrza, bo jeśli mogę uzupełnić wypowiedź Burmistrza, właśnie planowaliśmy taką analizę na maj, natomiast w odniesieniu do wniosku, który padł. Nie jesteśmy w stanie teraz szybko tutaj sprawdzić, czy ten wydatek 80 tysięcy na drogę był z dochodów własnych, czy z kredytu, bo z kredytu wydatków bieżących nie można finansować, dlatego potrzebujemy też trochę czasu. Druga sprawa, wniosek o środki na remont na kolejowej. Państwo uprawnienie sięga do inwestycji, natomiast w zakresie wydatków bieżących utrzymania dróg to burmistrz odpowiada i Państwo nie macie kompetencji wskazywać, co będzie robione. Jeśli to będzie jak mniejsza rzecz, to będzie robiona. Jeśli będą inne rzeczy dla pozarządu samotechnicznego, to co inne rzeczy będą robione. Ogólnie mamy duży już brak środków na drogach i mają też do tego tematu, żeśmy chcieli podejść. Także uzupełniając wypowiedź burmistrza, dajmy sobie zaufanie za miesiąc czasu i do tematu jednego, drugiego, które ziemi. No, dziękuję bardzo, proszę bardzo. No ja też jeszcze do Pana Burmistrza Suchoczyńskiego. Panie Burmistrzu, no powiedział Pan, że zarobki się mają dobrze w Centrum Kultury, ale nie za bardzo, jeżeli w związku... Znaczy, że nie mają się źle, może tak. Dlaczego to była pierwsze zdanie? Dobrze, przepraszam, dobrze, przepraszam, wycofuję to, co powiedziałem. Może... we wszystkich naszych placówkach pracownicy mało zarabiają. Tak to też żeśmy wnioskowali podwyżkę. No właśnie dlatego stąd ten wniosek się zrodził, jako że choćby z konieczności podniesienia minimalnej pensji, minimalnej płacy, do 4 etatów trzeba było, że tak powiem, dołożyć stosowne środki. A tutaj Pan jakby
mówi o inwestycji przy Centrum Kultury po tej hali Mateo. No więc wiadomo, to było w wieloletnim planie, to są rzeczy, które związane były z budową biblioteki i tak dalej. Ja bym tutaj nie łączył za bardzo, że tak powiem. Owszem, jest troska gminy o Centrum Kultury, ale jeżeli jest możliwość i można doposażyć jeszcze, to dlaczego nie? Dlaczego akurat Centrum Kultury? Dziękuję. Proszę pana radny Gębala, chcę zabrać głos. Proszę. To nie wchodzi. Ale pan może nie ma nic przeciwko Centrum Kultury. Skąd pytanie, dlaczego akurat tylko i wyłącznie Centrum Kultury? Żłobek, OPS i tak dalej. Dobrze, no więc jest pole do popisu, można złożyć wniosek. Tak. Każdy pan radny Migała, proszę bardzo. Wydaje mi się, że Janusik już dawno umarł. Jednym trzeba zabrać, drugim trzeba dać. Tak jest. Stąd moje pytanie, panie burmistrzu. Czy my mamy oficjalną odpowiedź kolei, że nam tej linii, czy tej drogi, tej działki nie udostępnią, nie odstąpią? Po drugie, no, mówiąc o środkach finansowych, które mają w jakiś sposób wchodzić do wynagrodzenia, no to trzeba pamiętać o jednym, że co innego są nagrody jubileuszowe, które są jednorazowe, a co innego jest podniesienie wynagrodzenia, które będzie konsekwentnie trzeba zwiększać z roku na rok. No, trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o wzroście wynagrodzenia, to trzeba być też konsekwentnym później przy budżecie, że te środki, które dzisiaj dołożymy, czy o takie środki, czy jeszcze większe, trzeba będzie zwiększyć w przyszłym roku. Także nie mieszajmy tutaj nagrody jubileuszowej, że w ubiegłym roku brakowało pieniędzy i dokładaliśmy, bo takie były potrzeby, bo to było jednorazowe. Natomiast co innego, trzeba się liczyć z konsekwencjami podniesienia pensji. I to, co było też mówione, ja osobiście jestem przeciwny robieniu zmiany uchwał na sesji, na kolanie, bo mówię, teraz nagle wieloletnią prognozę finansową i wszystko inne będziemy zmieniać w trakcie sesji. No jeśli już, no to róbmy te zmiany chociażby w przeciągu miesiąca, to znaczy na najbliższą, na następną sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Zisł, pan. Pilnie wysłuchałem tego, o czym mój kolega Mariusz powiedział, o tych konsekwencjach na przyszły rok, a słuchajcie państwo, nie sądzę, że pracownicy Domu Kultury, Centrum Kultury zarabiają jakieś duże pieniądze. Już nie chcę tam pytać o szczegóły, na pewno są pieniądze małe, a 5%, jeśli by dostali, to inflacja plus tam kawałeczek więcej do pensji. Natomiast wszystkie środowiska domagają się, panie Mariuszu, konsekwentnie podwyżek. Ratownicy teraz wystąpili o 800 zł. Już nawet nie o procenty chodzi. Pielęgniarki w tamtym roku dostały 800 zł na miesiąc. W związku z tym jest to konsekwencja do budżetu na następne lata. Sprawa jest jasna. I oczywiście moim zdaniem, jeśli nas nie stać na zarobki we wszystkich naszych jednostkach, na podwyższenie, no to robimy wybiórczo. Sądzę, że pracownicy Centrum Kultury zarabiają stosunkowo najmniej. Proszę bardzo. Nie ad vocem, ale panie Zdzisławie, no jakby mówimy w tym samym tonie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli dołożymy teraz 60 tysięcy, to po te 60 tysięcy budżet będzie musiał być większy w przyszłym roku. No oczywiście. Ale z drugiej strony, jeśli damy tu w jednej instytucji, to zaraz będą następne, bo tak jak pan powiedział, na służbie zdrowia. Nie wiem, czy pan słyszał, jak wyszli ratownicy medyczni, mówią, musimy się otrząsnąć, bo taki strzał w oczy żeśmy dostali, bo tak zostali potraktowani. Bo Ministerstwo Zdrowia sobie bardzo dobrze zdaje sprawę, że jak da jednym, to zaraz następne środowisko. I to samo będzie u nas w gminie. To, co Andrzej powiedział. Jeśli damy jednym, to musimy być konsekwentni wobec następnych instytucji gminnych czy budżetowych. No, ale... To pan burmistrz jeszcze, proszę pana. Tylko żebyśmy nie mówili zupełnie innymi językami. Proszę o pochylenie się nad tym wnioskiem za miesiąc. Przecież nic się nie stanie, jeżeli będzie podwyżka z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Nie ma problemu. Ale no Jacek, no kiwasz głową, jesteś ekspert we wszystkim i tylko... Bo ja, ale daj mi dokończyć, bo to nie lubię takiego dialogu, wiesz? Uważam, że trzeba się pochylić, czy są to wydatki bieżące. Zdejmujemy z wydatków majątkowych. Żeby nam się budżet zbilansował, no przecież czy ktoś powiedział nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że przedstawię państwu realną sytuację. Pan powiedział 60, bo jest 5%. Wniosek był daleko idący, 10, była też
trzynastka, inne rzeczy. Wybrał pan 60, a może trzeba więcej? Może. No może. Może to proszę ten miesiąc, żebyśmy mogli przygotować. Będziemy na sesji wprowadzać. Raz pan zabiera ze złotych ścieżek, teraz, że są popularne, pan dodaje do złotych ścieżek. Za miesiąc pan znowu zdejmie z czegoś, to złoży pan wniosek. To przecież to jak można pracować w takim rozgapieniu? Dziękuję pan radny Klimecki, bo nie rozumiem. Ja panie burmistrzu, to może to za mocno powiedziane rozgardiaszu. Ja od 6 lat dopytuję się, domagam, proszę o ulicę kolejową. Tam się mieści, jakby nie było, dworzec kolejowy, międzynarodowe przejście. Proszę przejść tam. Myśmy ostatnio przechodzili, chodnik jest zwinięty, można powiedzieć, na odcinku 40 metrów. Zapadliska, dziury. Przed chwileczką pan tak pięknie mówił o cmentarzu, że no jednak te ubytki, nieubytki, zapadliska trzeba jak najszybciej. No nie chcę być tutaj złośliwy albo jakąś takim humorem czarnym trącać, ale ja mówię, od 6 lat o tym mówię i za każdym razem jest ta odpowiedź, tak, w przyszłym roku, tak, będzie to zrobione, będzie remontowane. 6 lat czekam. To nie, znaczy nie ja, mieszkańcy, panie burmistrzu. Wielokrotnie o tym było mówione, że będzie chodnik remontowany. Już dobrze, pół biedy ta jezdnia. Chodzi o chodnik. Chodzi o chodnik w tej górnej części. Ludzie w dalszym ciągu nogi łamią, obojczyki łamią. Nikogo to nie obchodzi. Od 6 lat o tym mówię. I teraz mówi, pochylmy się o miesiąc. Nie. To znaczy, że nie będzie tego, panie burmistrzu. Tak, dziękuję. Dziękuję burmistrzu. Było pytanie pana radnego Migały odnośnie stanowiska kolei. Nie ma stanowiska jednoznacznego. Kolej wycofała wniosek do ministerstwa o wydanie decyzji, także nie ma, czy nie. Ja jeszcze jakieś szanse daję, ale niewielkie. Być może za miesiąc, dwa miesiące te jakby realność wydania tych pieniędzy w tym roku już będzie tak niewielka, że być może praktycznie trzeba będzie to zadanie przesunąć o rok, ale nie rezygnować z tego zadania. Wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem. Zaufajmy sobie, dajmy sobie ten miesiąc. Potrzebujemy sprawdzić, czy te środki to był kredyt, czy bieżące. Tu mamy wydatki bieżące, które nie wolą finansować z kredytów. Nie wiadomo, czy ten wniosek w tym kształcie może być zrealizowany. Burmistrz naprawdę chce się pochylić nad tym wnioskiem i tak poprawić rozwiązanie w maju, które obejmie Centrum Kultury. A tak naprawdę informacji podwyżki wniosków pożegnu urzędowi były mniej niż 5%, ale nie będę mówił. Dziękuję bardzo. Pana burmistrza Sobola. Panie burmistrzu, z tą kolejową to tak wybrzmiało bardzo, bym powiedział, nieelegancko wcześniej. Teraz pan tu troszkę... Ale nie, ja mam... Jak pan mówi, że my nie powinniśmy takich rzeczy zgłaszać, bo to burmistrz decyduje o tym, które cząstki chodnika będziemy robić, a to pan jest w błędzie. Nie muszę pana pouczać, bo ja to mam takie odczucie, że my jesteśmy też od tego, żeby pokazywać każdą dziurę, lampę, przepust, skarpę. I my to nam na tych sesjach mówimy. W związku z tym, skoro kolega Klimecki mówi o kawalątku chodnika na kolejowej od 6 lat, a pan nas poucza, że to burmistrz będzie decydował. No to przecież to jakaś fasa. Przepraszam, nie pouczałem, tylko mówiłem, że im prawnie nie macie możliwości zapisania tej kolejowej. Prawnie jest załącznik do inwestycji, natomiast wydatki bieżące nie ma takiej możliwości, żeby zapisać, co będzie robione. To za to burmistrz odpowiada. Tylko poinformowałem o stronie prawnej. Pan radny Klimecki. Przepraszam, Nawalicki. Tu są różne, że tak powiem, informacje wrzucane i mieszane różne jakieś pojęcia, więc chciałbym parę rzeczy uporządkować. Pracownicy Centrum Kultury mają jedne z najniższych płac. Wielu z nich pracuje na płacach minimalnych i jak państwo podnosi płace, to im się dopiero płaca podnosi. Więc trzeba zrobić, a niektórzy pracują po 20-30 lat w Centrum Kultury, więc nie ma tu jakiejś sytuacji, że coś tu przedobrzymy i ktoś nie wiadomo jakie pieniądze będzie. To jest jakieś minimum z minimum. To jest po prostu aż wstyd, żeby pracownicy byli na płacach minimalnych. I tylko jak państwo podnosi płace, to od gminy nigdy w życiu więcej nie dostaną, tylko co płaca minimalna. Bo
Pan burmistrz dostał podwyżkę w tym roku. Pan wiceburmistrz... Gdzie? No, gdzie? Nie, utrzymane nie ma. A nie, chyba nie poprzednio. No to nie, no to nie, nie utrzymane, ale na maksymalnej sprawie stawce, która jest w kraju, jaka może być. I teraz dalej. Jeżeli chodzi o to PEPCO, przecież to nie jest